byłby świat, gdyby zabrakło muzyki? Gdybyśmy nie mieli przy czym śpiewać, przy czym tańczyć, co nie dostarczałoby nam, tylu emocji o bardzo szerokim zakresie. Państwo Martyna i Marek Karwańscy, założyciele pierwszej w Polsce szkoły muzycznej Yamaha w Pułtusku. Proszę powiedzieć, jakie dokonania tej szkoły, bo po tej licznej publiczności, po tej widowni widać, że ogromne. To bardzo trudno chyba tak w krótkich paru zdaniach powiedzieć, jakie są dokonania. To może nieskromnie brzmi, ale dzisiaj właśnie mieliśmy przykład zobaczenia i obserwowania, jak dużo osób jednak jest z nami, jak dużo pokoleń przeszło, bo w sumie w jednej rodzinie już mamy trzecie pokolenie w tej chwili w swojej szkole, w co mi się nie bardzo chce wierzyć. Ale jednak no, widzimy po tej rzeszy sympatyków i tutaj gości dzisiaj, że no, chyba coś robimy pożytecznego jednak. 20 lat to dużo i mało. No dla mnie to jest tak, jakby pstryknęło dosłownie, ale okazuje się po filmach, które tutaj dzisiaj też mieliśmy okazję oglądać, że to troszeczkę jednak tam zostawiliśmy swoje pamiątek tutaj w tym miejscu. Czy można powiedzieć, że młodzież pułtuska jest umuzykalniona? Przede wszystkim nie można powiedzieć, że młodzież pułtuska jest nieumuzykalniona i o żadnej tak nie można powiedzieć. Każda młodzież jest muzykalna, tak jak widzieli Państwo hasło na pierwszym slajdzie, nie ma ludzi niemuzykalnych, są tylko nieodkryte talenty. Także jeżeli chodzi w ogóle o współpracę tutaj i pobyt w Pułtusku i te działania, które mamy, to absolutnie z całą pewnością potwierdzam, że jest to bardzo utalentowana młodzież i bardzo cieszymy się, że możemy ją i Państwo ufacie nam, mam na myśli jako mieszkańcy Pułtuska, że możemy tę młodzież rozwijać w naszych pomieszczeniach Szkoły Muzycznej Yamaha. Także dziękujemy za zaufanie, młodzież na pewno jest zdolna, a my mamy jeszcze duże pokłady sił. A proszę powiedzieć, jaki program Państwo prezentujecie w szkole? To jest program właśnie systemu szkół muzycznych Yamaha, który jest ogólnoświatowym. 44 kraje mają ten program. W Europie jesteśmy w tej chwili na pierwszym bodajże tak miejscu, na jednym z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o ilość uczniów w szkołach muzycznych Yamaha w Polsce. Nie mówię o Pułtusku, ale o Polsce mówię w tej chwili, bowiem my razem z mężem również pełnimy funkcję centrali, jesteśmy centralną szkół muzycznych Yamaha i administrujemy, zarządzamy wszystkimi tymi takimi placówkami w Polsce. I na zakończenie, jakie klasy tu pracują? Klasy są bardzo szerokie, bowiem mamy zajęcia już dla niemowlaków od 4 miesiąca życia, potem jest program Szkraby i Muzyka od 1,5 do 4 lat, następnie Junior Music Course i jego pokrewne programy Junior Extension Course i Junior Advanced Course, a następnie programy nauki gry na keyboardach, na fleciach prostych, gitarze klasycznej i szkoła muzyki rozrywkowej. To jest perkusja, gitara elektryczna, basowa, saksofon, skrzypce, wokal i flet poprzeczny. Czego możemy szkole życzyć z okazji jubileuszu? Tak dużo życzliwych ludzi jak Państwo. Proszę Państwa, ja uczestniczyłem w bardzo wielu koncertach Szkoły Muzycznej Yamaha. Wśród nich wszystkie były nie byle jakie. Gratuluję tego poziomu. Naprawdę to fantastyczne. Natomiast, proszę Państwa, z jubileuszami to można powiedzieć, jest pewien paradoks taki. Ten paradoks wynika z tego, że przychodzimy ze względu na to w tym przypadku, że szkoła muzyczna Yamaha skończyła 20 lat. Natomiast jeżeli tak się głębiej zastanowimy, to tak naprawdę ten powód jest w tym momencie najmniej ważny. Ze względu na to, że w gruncie rzeczy każdy z nas przychodzi tutaj ze względu na to, że ma wielki szacunek dla pracy Martyny, Marka i ich współpracowników i wszystkich, którzy szkołę muzyczną tworzą. I
o tym, była tutaj mowa o tym, tak wkrótce nauczycielka mojego wnuczka. Była tutaj mowa o tym, że Martyna, Marek są w Półtusku od 20 lat. Natomiast myślę, że wszyscy mamy takie poczucie, że włożyliście w życie naszego miasta dużo więcej przez te 20 lat, niż niektórzy włożą przez dużo, dużo więcej czasu. Za to bardzo serdecznie dziękujemy i pozwólcie, że teraz tak oficjalnie już jako burmistrz, korzystając, zaproszę pana zastępcę burmistrza, złożę serdeczne gratulacje z okazji 20-lecia. Podziękuję za wszystko to, co wnosicie w życie naszego miasta. Proszę państwa, ale mówiłem tutaj o wspaniałej takiej, musimy wręczyć. Wręczyć taką pamiątkę. Przepraszam, miałem to odczytać, ale ja się wziąłem okularów, a tutaj niestety się jest kiepskie. W związku z tym ja pamiętam, co tam jest napisane. Nie chcę kłamać, natomiast wy sobie przeczytacie potem. Dobrze? Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jak Dorota przeczyta. Teraz się bez okularów czyta.
Panie redaktorze, ja myślę, że to, co dzisiaj byliśmy, to, czego byliśmy dzisiaj świadkami, to była mała namiastka. Nasza młodzież nie jest zdolna, nie jest uzdolniona. Jest przezdolna, jest wybitnie zdolna, a dzisiaj mogliście Państwo tego wszyscy posłuchać i ci, którzy byli obecni na sali, a myślę, że dzięki telewizji, prasie, tudzież internetowi będziemy mogli to w szerszym gronie puścić, tak aby wszyscy usłyszeli, na ile nasza młodzież jest zdolna. Przepiękny koncert, pokazujący dorobek 20 lat rzeczywiście, jeżeli chodzi o wokalistów, jeżeli chodzi i o instrumentalistów i zespoły, które w tej szkole powstawały przez te lata. Bardzo się cieszę, że pojawili się na scenie i ci wokaliści, czy muzycy, którzy zaczynali może nie 20 lat temu, ale 10 czy kilkanaście. Także to jest wspaniałe. No i kolejne pokolenia. Dzieci, ale już i wnuki. Życzę z tej okazji Szkole Muzycznej Yamaha kolejnych pięknych jubileuszy i kolejnych pokoleń, które by ją wzbogacały muzycznie. 4 miesięcy naprawdę to bardzo poważne wyzwanie. Proszę mi wierzyć, człowiek natychmiast miał po godzinie pana Wojciecha Jelicza, który wizytuje również dział sprzedaży, promuzyka i cokolwiek. Wszystkich przyjaciół, rodziców i tych, którzy po prostu darzą nas sympatią i lubią uczestniczyć w naszych koncertach. Jest nam bardzo miło. 100 lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. Nie płaczę. Taka była.